Siema. Cześć Krzysztof, witam Cię po raz kolejny. Hej, co słychać? No dobrze. Jak się czujesz? Pomału leci. Tak? Co? Dzisiaj tak myślałem, żebyśmy pogadali o tym, jak Ty, jako osoba uzależniona, widziałeś to wszystko, co się działo w Twojej rodzinie, wtedy, kiedy jeszcze ćpałeś, nie? Kiedy... No, okay. Nie ma problemu. To dawaj, a ja powiem Ci wtedy, jak to wyglądało oczami osoby, która jest uzależniona od alkoholu, nie? Bo... No jak to widziałem, no... No na początku, no jak to każda osoba uzależniona, nie widziałem tego problemu, no... Jak to wyglądało moimi oczami, no... Czyli problemu, rozumiem, nie widziałeś w ogóle. Wszyscy widzieli, tylko nie ty, tak? Tak, tylko wszyscy... A jak oni ci o tym problemie mówili na przykład, pamiętasz? No na początku, no to... To już też dość dawno było, ale no na początku... No na początku to nawet no, nic nie widzieli, no zastanawiali się, o co chodzi. Ale to co, kręciłeś ich? Waliłeś ich po rogach, czy jak to? No, no zastanawiali się, o co chodzi, dlaczego się... Unikami, tak? Tak. Jak ten śledź w tej wodzie, tak? Nie? Między tymi rybami i... No to tak samo ja między tymi pytaniami wszystkimi i tym wszystkim zawsze na coś jakaś wymówka, zawsze odpowiedź. Mhm. Zawsze się dało wyjść z tego, ale no... Z czasem było coraz trudniej, bo z czasem no i coraz więcej pieniędzy było potrzebne i coraz więcej... A jak kombinowałeś to? Łapali, że coś zginęło z domu, czy nie? No różnie, no na początku nie, później tak, no... Później też, no... I jakieś takie kradzieże gdzieś na mieście, gdzieś jakieś drobne w sklepach, żeby jakieś drobne rzeczy... Tam, żeby mieć te parę złotych, no... Się organizowało, tak? No, o, można tak to nazwać, się organizowały też same pieniądze. No jak to było moimi oczami, no... No ja nie widziałem tego problemu swoimi oczami wtedy. Wtedy to było tak, że... Czyli co, budziłeś się rano i jak to wyglądało, no? Budzisz się rano, otwierasz oczy i co widziałeś? No i się budziłem rano i siadłem do szkoły i myślałem, co zrobić, żeby sobie zapalić te dopalacze, czy tam wziąć kreskę, ale no... Ja nie uważałem tego za problem. Wszyscy dookoła uważali to za problem, a ja tego nie uważałem za problem i to jest najgorsza rzecz w uzależnieniu, że osoba uzależniona najczęściej nie widzi, że to jest jego problem. Tak. No. Czuję to. Powiem Ci, że czuję to. Też jak ja to widziałem, czułem się atakowany przez wszystkich dookoła. A. Nie widziałem tego jako ich pomoc, tylko jako atak na mnie, że to jestem ten zły, że ja coś złego zrobiłem. Czyli tak rozumiem, że cokolwiek byś nie zrobił, to ich reakcja to była jakby odbierana przez siebie jako atak, jako agresja? No, w tym... Cokolwiek? Tak, nawet, tak. Nawet prośba o to, żebyś tego nie robił, albo żebyś wracał szybciej? Tak, no czy... to zaraz były kłótnie, zaraz ja krzyczałem wyzwiska i no taka nieciekawa atmosfera w domu, zresztą jak pewnie w większości... Znaczy no pewnie jak większość osób z takim problemem, no była nieciekawa atmosfera w domu, było źle, były wyzwiska, a był płacz ze strony mamy, no tam, no nie było kolorowo, no. Mhm. Uciekanie z domu, takie rzeczy. Jak na przykład po takim powrocie, po takim gigancie wracasz do domu, to co, pewnie z otwartymi ramionami Cię witali, że jesteś w ogóle, tak? Czy miałeś jakieś konsekwencje? Ponosiłeś jakieś konsekwencje za to, co robiłeś? Znaczy na początku to tak, później no nie, no bo już wszyscy wokoło byli bezsilni temu i przestałem jakby ponosić takie konsekwencje od nich, ale cały czas ponosiłem konsekwencje takie w sobie, ale których nie dostrzegałem, nie? Teraz po latach to widzę te konsekwencje, że no nie skończyłem szkoły, którą chciałem, no nie wiem, zerwałem z dziewczyną jedną, drugą przez to. No jest parę takich, pracę parę razy straciłem przez to. A jak wtedy to widziałeś, wiesz, bo dzisiaj jakby zdajesz sobie sprawę, już osoba jako czysta po terapii tu w naszym ośrodku NEFO i powiedz mi, jak patrzysz dzisiaj oczami osoby uzależnionej, która prowadzi inny styl życia na tego Amadeusza, który po prostu wtedy brał jeszcze. No jak to wtedy widziałem, no wtedy... No inaczej to wszystko po prostu wygląda. Jak wyglądało na przykład zerwanie z dziewczyną? Czy to było dla Ciebie problem, że... To nie był dla mnie, znaczy no, był w jakimś stopniu, no... Ale że ja nie czułem tych uczuć, nie? Ja te uczucia blokowałem w sobie. Rozumiem. To nie jest tak, że ja tego nie odczuwałem w ogóle, ale no... Zerwała to zerwała i ważniejsze było to, żeby wziąć narkotyk, czy napić się wódki, niż to, żeby... Niż to, żeby ona do mnie wróciła, nie? I...
Ale pewnie wielokrotnie ci mówiła jakimś takim swoim językiem, którego wtedy nie rozumiałeś, tak? No tak, i to jest to żebyś samo. Żebyś przestał, żebyś się zmienił. Dochodziło to do ciebie? Nie, no to było ten sam schemat, który był, gdy... No gdy byłem jeszcze nieletni, niepełnoletni, gdy to samo mówili mi, nie wiem, rodzice, dziadkowie, cała rodzina, nie? No to, to było to samo i... Jakby starałem się ten problem, wszystkie ogólnie problemy przez narkotyki, moimi oczami starałem się prześmiewać to, co wszyscy do mnie mówili. Ta sytuacja w domu, ona była przeze mnie prześmiewana i... No i tak po prostu. Czyli słyszę, że albo agresja, albo agresywny śmiech, tak? No. A były takie momenty, że na przykład usiadłeś z nimi, nawiązałeś jakąś relację, jakąś rozmowę, czy były jakieś mediacje, czy czasami na przykład dochodziło coś do ciebie w ogóle, że ty masz ten problem? Czy dochodziło czasami, no i co, no były obietnice, ale później... Czyli rozumiem, że ty się deklarowałeś, tak? Tak, że od jutra to już absolutnie jesteś czysty, były tak? Deklaracje, no... Jak, czym one się kończyły przede wszystkim? No niczym, deklaracje się kończyły deklaracjami. Czyli to były takie puste słowa rzucone sobie na wiatr, tak? No tak, to były raczej puste słowa, które miały mi dać spokój, a nie... Żeby to były jednak deklaracje, ale w sensie tego dobra, aż dajcie mi kurwa spokój, odczepcie się ode mnie. Jest to mi to tak bliskie, bo ja Krzysztof alkoholik, kiedy jeszcze piłem, kiedy jakby wchodziłem w ten taki, w tą fazę chroniczną, kiedy już to picie było takie bardzo destrukcyjne dla mnie, ja pamiętam, no bo ja miałem od początku sygnały ze świata i moje oczy jakby i ciało mówiło, nie, bo ja pamiętam swój pierwszy łyk alkoholu, to moje ciało odmawiało tego, wiesz? I pamiętam wzrok mojej mamy, która przerażona, kiedy zobaczyła, kiedy jako sześciolatek wypiłem już pierwszą dużą dawkę alkoholu i się upoiłem, bo z kumplem żeśmy zorganizowali, kumplem, który miał przyjęcie komunii, zwinął flaszkę i żeśmy na polanie sobie wypili. Jako sześciolatek już miałem ten smak i ten high i euforię i się zawaliłem, można powiedzieć. Pamiętam przerażenie matki, która później jakby chcąc mnie ochronić przed tymi skutkami, które w tej całej rodzinie były normalnością, bo wszyscy byli alkoholikami. Ona o tym nie wiedziała. Chroniła to, ukrywała przed całym światem, zamiatając wszystko pod dywan. I była taka sytuacja, że ja miałem takie sygnały, nie? Mówiła, Krzysiek, ty źle pijesz, Krzysiek, ty się źle zachowujesz, Krzysiek, ty Krzyszpański z tobą, ty doigrasz się. Ja słyszałem te wszystkie jej ostrzeżenia i nie miałem zielonego pojęcia wtedy, że ja mam problem. Nie? Ja myślałem, że ja sobie świetnie poradzę, a po drugie, kiedyś na ten temat rozmawialiśmy o schematach, że no wszyscy piją, tak? To jak wszyscy piją, a zwłaszcza faceci w mojej rodzinie, no to przecież ja nie będę jakaś ciota, nie? Bo jak nie pijesz, pamiętasz jak to było, nie pijesz, to jesteś albo konfident, albo pedał, nie? I tak było, nie? I ja pamiętam, że te sygnały od rodziny były zawsze, nie? Mój ojciec... Sygnały to ja miałem w ogóle na drugi dzień, kiedy wracałem gdzieś tam po drodze, straciłem wszystkie pieniądze, czasami buta, czasami zegarek, biżuterię, łańcuch jakiś, coś drogiego. Były przeogromne rachunki, o których nie pamiętałem, tak? Pamiętam, jak nie pamiętałem, gdzie postawiłem samochód. To były sygnały takie od świata, że mówiły mi, Krzysiek, zobacz, ty się zatracasz, tak? Stracone prawo jazdy pierwsze, tak? Po pijaku. To był też sygnał, ty się zatracasz, ty idziesz w następną fazę choroby, ale co ja mogłem wiedzieć, jak ja nie miałem żadnego pojęcia, że ja chory jestem, nie? Znaczy, no to jest coś w tym, dużo prawdy, bo no jest tak, no gdy ja straciłem szkołę, no to też, no... Widziałem to, że ją straciłem, bo to nie jest tak, że nie wiem, byłem w innym świecie... No przecież miałeś afery w domu na pewno, nie? No pewnie matka krzyczała, byłem, tak? Niepoczytalny, nie? No ale no, ja wiedziałem to, że ja tą szkołę straciłem, wiedziałem to, że przez co ją straciłem. Ale jakby blokowałem to w swojej głowie, ja jako osoba uzależniona blokowałem to po prostu. Na takiej zasadzie. No wiesz, ja straciłem swoją pierwszą żonę, kiedy po pijaku zrobiłem karczemną awanturę i rozbiłem wszystko, co było do rozbicia, nie zdając sobie sprawy, że krzywdzę własne dziecko, własną rodzinę, krzywdzę przede wszystkim siebie, bo ja miałem sygnały od siebie, wiesz,
te oczy, one były tak ślepe, przede wszystkim moje, bo moje ciało mówiło na drugi dzień, stary, wymioty, jakieś torsje, ten zespół abstynencyjny, tak? To, co się później wszystkiego na terapii nauczyłem. Ja na początku nie wiedziałem, po prostu myślałem, że ja po prostu żygam i tyle, nie? Zatrułem się, tak? Albo świetna sprawa, wódka była za ciepła, albo zakąska była nie ta. To było moje koronne takie racjonalizowanie tego wszystkiego, że to nie alkohol, to nie jaka choroba. Ja nie jestem chory, bo u mnie wszyscy faceci w rodzinie piją, nie? I teraz to życie takie na pełnej petardzie, gdzie ten alkohol był dosłownie wszędzie, na każdym rogu, w każdej sytuacji, nie było, ja w ogóle wytworzyłem sobie pewien świat taki alkoholika, w którym tkwiłem i ja nie widziałem sygnałów od świata, stary ty, źle robisz, bo ja pamiętam te zapłakane oczy, to takie groźby, aż w końcu stało się coś takiego, że moja miłość mojego życia odeszła ode mnie, nie? Odeszła ode mnie i to bezpowrotnie, tak? Wiele lat temu. I tak naprawdę, kiedy dopiero wtedy ja zobaczyłem, że ja ponoszę konsekwencje, o których nie chciałem ponieść, tak? Bo zawsze się udawało, tak? Też u ciebie tak było, że się udawało wydymać ich wszystkich po prostu? Czy to nie jest to, że się udawało, bo ja widziałem właśnie te konsekwencje, no. Mój mózg je widział, cały czas moje oczy. Tyle, że ta choroba na tym polega, że właśnie to, co powiedziałeś, głowa racjonalizowała sobie to, że to... A to nie jest to, że brałem, tylko nauczyciele się na mnie wzięli. To nie jest to, że nie wiem, że przez narkotyki dziewczyna ze mną zerwała, tylko sobie znalazła innego. I to było takie racjonalizowanie sobie. Też teraz dopiero widzę, dostrzegam to, że... Jakby to powiedzieć, nie widziałem tego cierpienia mojej rodziny, tego, że przecież moje życie... Okej, ale powiedz, czy wtedy, kiedy na tamten czas, gdybyś miał ten swój teraz ten zdrowy rozsądek, który nam przywróciła abstynencja i praca nad sobą, tak? Kolejne etapy terapii, terapia początkowa, terapia bezsilności, terapia tożsamości, terapia... pogłębiona terapia nawrotów. To wszystko, co żeśmy przeszli na swojej drodze, żeby dzisiaj sobie usiąść i pobajerzyć o tym, jak to było. Czy wtedy, jak myślisz, czy ten chłopak, ten Amadeusz, on miał zielone pojęcie o tym, na co jest chory? Znaczy, to nie jest tak, bo ja nie miałem, ja w ogóle nie brałem do siebie tego, że jestem uzależniony. Ja wiedziałem, czy pojęcia nie miałeś, że jesteś chory po prostu? Ja wiedziałem, że ja biorę narkotyki, wiedziałem, że biorę codziennie, ale no... Nie mówiłem o sobie osoba uzależniona, nie? Czyli co, sugerujesz, że ci wszyscy, którzy tkwią w tych mechanizmach, w tych stereotypach, w tych schematach, którzy walczą ciągle o przeżycie, o ten dobry poniedziałek, o to, żeby ten kat zniknął, o ten głód, tak? Bo ja rozumiem, że ja zasmakowałem narkotyków, ale sam mówię o sobie też, że jestem narkomanem na mityngach anonimowych narkomanów, ale... Jakby nie miałem problemu z tymi narkotykami, ale dzisiaj, kiedy ja zdaję sobie sprawę, że jakakolwiek dawka czegokolwiek, co zmienia moją świadomość, co zmienia moje postrzeganie, może spowodować, że ja wrócę do alkoholu, a dzisiaj ja dzisiaj świadomie odmawiam tiramisu, jak ktoś mi podaje, albo lodów, jeśli się okaże, że one są polane adwokatem, dlatego że ja wiem, że najmniejsza dawka alkoholu mi... czyli narkotyku, tą chorobę uruchomi. Wtedy ja nie wiedziałem, słuchaj. Moja mama mówiła... źle pijesz, ale kiedy były moje urodziny, dostawałem od niej butelkę whisky. No to był taki paradoks, że albo Krzysiu, nie denerwuj się, żona czasami mówiła, nie denerwuj się, wrócimy do domu, to ci kupię pół litra po drodze. Ja to pamiętam, że w ogóle dzisiaj tak naprawdę ja zostawiłem wszystkich ludzi, którzy chcą mnie poczęstować alkoholem, wiesz? A wtedy ja nie wiedziałem, nie? Że ja mam to zrobić, bo mi pasowali ci ludzie, bo ja po prostu świetnie spędzałem sobie czas. Myślałem, że to są moi przyjaciele, a tak naprawdę oni byli przyjaciółmi tylko dlatego, że ja ich potrzebowałem, bo ja z nimi mogłem pić alkohol, czyli zaspokajać swój nałóg, tak? Dzisiaj, kiedy jestem trzeźwy, kiedy jestem czysty, ci ludzie się rozpuścili, w ogóle ich nie ma. Jak u ciebie jest? Spotykasz się z tymi, co brałeś, ćpałeś? Znaczy nie ma, no ja... Mogę to powiedzieć, ja w ogóle zmieniłem otoczenie i środowisko w momencie, gdy byłem w połowie szkoły średniej, bo w ogóle je zmieniłem i...
No ja się w ogóle nie spotykam z ludźmi z tamtego okresu. Nie wiem, co jest u nich teraz, bo nie wiem.